Witam z Klementowic, obok mnie Rafał Podstawka. Witam Cię w moim gospodarstwie, Karolina Marzecka, Valagro. Szanowni Państwo, zapraszamy na materiał i na relacje z gospodarstwa od Rafała, gdzie pokazujemy efekty naszych prób, które mieliśmy w trakcie całego sezonu w uprawie malin u Rafała. Prowadzę gospodarstwo produkujące owoce deserowe od 5 lat. Ten sezon był najtrudniejszym sezonem w historii ze względu na bardzo ciężką zimę, duże uszkodzenia po zimie, wiosenne przymrozki, później niezwykle niekorzystny czerwiec, bardzo mokry i deszczowy, upalny lipiec, w sierpniu powtórka z czerwca, bardzo pochmurno, mało słonecznych dni, co bardzo opóźniło nam produkcję i zastosowaliśmy po krótkich namowach preparat Vitasem, który bardzo, bardzo poprawił sytuację na plantacji. W malinach, które wydawały się, że nie wydadzą prawie żadnego plonu po zimowych stresach, nagle wigor zaczął się poprawiać, pędy ładnie zaczęły rosnąć. Wszystko w tym roku bardzo było opóźnione. Preparat, który zastosowaliśmy, był trochę za późno zastosowany i takiego super pełnego efektu nie udało się osiągnąć, aczkolwiek widać, że mimo dużych opóźnień, mamy teraz pierwszy dzień października i prawdopodobnie nie uda nam się zebrać wszystkich owoców z tej plantacji, ale widać, jak nawożenie firmy Valagro doskonale wpłynęło na kondycję roślin. Mamy bardzo dużą obsadę kwiatów, bardzo dużą obsadę owoców. Widać, że te podziały komórkowe w roślinach były bardzo intensywne. Nabudowała nam bardzo dużo plonu. Potencjał jest ogromny. Nie wiem, na ile to zasługa nawożenia, na ile zasługa odmiany, ale na kontroli widać, że jest znacznie, znacznie słabiej. Ogólnie rośliny mają świetną kondycję. Wszystkie liście mają bardzo ładny kolor, nie widać nigdzie żadnych przebarwień, nie widać żadnych chloros. Obsada owoców i kwiatostanów jest bardzo duża. Poza Vitasemem zastosowaliśmy również na początku kwitnienia preparaty MacGreen i Benefit, które bardzo pozytywnie wpłynęły na jakość i rozmiar owoców. Mimo tej dużej gęstwiny owoce utrzymują cały czas bardzo dobry rozmiar. Zdarzają się owoce nawet 12-gramowe. Ciągle przy świetnej jakości, bardzo dobrej jędrności. W Klementowicach z Rafałem współpracowaliśmy już w uprawie maliny letniej i naszą współpracę kontynuowaliśmy w uprawie maliny jesiennej. To, co robiliśmy w uprawie maliny letniej, to było przede wszystkim odstresowanie roślin. Dlatego, że start na plantacji u Rafała był dość stresowy. Zimna wiosna, następnie wysokie temperatury latem powodowały, że rośliny miały wiele trudności. I to, co zrobiliśmy w gospodarstwie u Rafała, to przede wszystkim skupiliśmy się na dwóch aspektach. Pierwszy to poprawa transportu, poprawa funkcjonowania wiązek przewodzących w roślinach po to, żeby roślina dostała to, czego potrzebuje, po to też, żeby później owoc dostał to, czego potrzebuje. A dwa, skupiliśmy się już finalnie na samym owocu, na tym, żeby ten owoc był dorośnięty, żeby była utrzymana jego jakość, ale też, żebyśmy mieli wyrównany owoc. I to, co zaczęłam mówić, czyli na samym początku wiązki przewodzące, poprawa transportu, poprawa przede wszystkim lignifikacji samych pędów rośliny. Tu stosowaliśmy Vitasef. Vitasef to jest nasza nowość, to jest rozwiązanie, które wprowadzamy dopiero na polski rynek i to jest produkt, który głównie odpowiada za poprawę transportu, za lepsze funkcjonowanie drewna w wiązkach przewodzących i też lepszy transport soku komórkowego. I to, co zaobserwowaliśmy już na samym początku u Rafała w gospodarstwie, to po zastosowaniu Vitasef, to była jednorazowa dawka, bo to o to chodzi, żeby ten produkt dostarczyć w tak zwanym jednym szocie, czyli to było 5 litrów na hektar. Rośliny zaczęły od razu inaczej się zachowywać. Widzieliśmy, że ten transport w roślinach ruszył. To, nad czym się
się skupialiśmy również w gospodarstwie u Rafała, to była poprawa plonu, poprawa jego jakości, poprawa wielkości i poprawa wyrównania plonu. I tu zastosowaliśmy dwa rozwiązania w mieszaninie. Zastosowaliśmy Benefit i MC Cream. Benefit to nic innego jak nukleotydy, witaminy, aminokwasy, a MC Cream to nasze algi, algi Ascophyllum nodosum. Algi, czyli MC Cream, odpowiadają za uzupełnianie po pierwsze działania Benefitu, za poprawę transportu, ale algi to też poprawa fotosyntezy, czyli to, że obserwujemy, że krzak zachowuje się inaczej, że mamy przyrosty liściowe, to, że widzimy, że roślina ma lepszy pokrój wegetatywny, to jest w dużej mierze też zasługa MC Creamu. Więc to, co daje nam ten pak tych produktów, czyli Benefit stosowany łącznie z MC Creamem, to jest wielkość owocu, to jest jakość owocu, ale to też jest wyrównanie tego plonu bez utraty jego jakości. Co do samego sposobu stosowania naszych produktów, VitaSef dajemy na początku sezonu w dawce 5 litrów na hektar. Jeśli chodzi o Benefit i o MC Cream, Benefit stosujemy łącznie z MC Creamem. Dawka Benefitu to 4 litry, dawka MC Creamu to 2 litry. I te produkty stosujemy już w momencie końca kwitnienia, bo wtedy też podziały komórkowe są najintensywniejsze, więc tu musimy pilnować się tego czasu stosowania. Produkcja u nas skupia się ze względu na wymagania od naszych odbiorców. Dużo naszej maliny idzie na eksport do zachodnich sieci, gdzie wymagania odnośnie pozostałości są bardzo wyśrubowane. My się skupiamy na produkcji zero pozostałości w malinie, co nam się udaje, prowadząc biologiczną ochronę, aczkolwiek dobre odżywienie roślin i dobra kondycja roślin sprzyja też hamowaniu rozwoju botrytis, szarej pleśni. Ułatwia nam to bardzo ochronę, bo jak to się mówi, na pochyłe drzewo koza skacze. Jeżeli maliny mamy w dobrej kondycji, w dobrej formie, dużo trudniej jest infekować patogenom takie owoce, takie krzewy.